Drużyna Uninowa Syrzyna w barwach niebiesko-biało-czerwonych wystąpi w następującym składzie. Z numerem 96 bramce Marcin Żuraw, z numerem 2 Szymon Wośko, z numerem 3 Marcin Pieruk, z numerem 4 kapitan zespołu Krzysztof Bigas, z numerem 5 Marek Sarzyński, z numerem 7 Krystian Błajda, z numerem 10 Wojciech Filip, z numerem 13 Mateusz Florek, z numerem 14 Michał Madej, z numerem 16 Patryk Wiatr i z numerem 17 Kamil Bielak. Trenerem zespołu jest pan Grzegorz Sroka, natomiast kierownikiem zespołu pan Artur Zastawny. Z numerem 5 Erik Sarzyński, z numerem 7 Krystian Błajda, z numerem 10 Wojciech Filip, z numerem 13 Mateusz Florek, z numerem 14. Pierwszą bramkę dla drużyny gospodarzy i strzelcem grający z numerem 7 Krystian Błajda. Brawa! A w międzyczasie przy 10.5 minucie zmiana. Brawo!
Wyjdźcie stamtąd! Kurwa za to kurwa! Młodzież Wojtek, kurwa! Tak! Lecy, wtedy na! Nie na jedno, nie na raz, nie na raz! Wybij! Dobra, dobra! I jednocześnie w 92 minucie spotkania żółtą kartką ukarany zostaje zawodnik gospodarzy grający z numerem 7 Christian Bojda. Jedź właśnie! Daj mu go! Go! Jaki cię uderz! Zakończyło się spotkanie w ramach 14 kolejki 4 Ligi Grupy Podkarpackiej, w której drużyna Unii Nowa Sarzyna po bramce Krystiana Bojdy w 66 minucie wygrywa 1-0. Ja przypomnę Państwu, że w ramach 15 kolejki